majowy wylik za mość Rzeszyny i Pantyny. Teraz byliśmy w jezioro Turawskie, mocna góra w Pantyny. Na pewno nie będę nad jeziorem w Łące. To jest powiat pszczyński. Jakby po to, żeby pokazać jezioro w Łące. I te, zaraz się 100 metrów wrócimy i pojedziemy dalej, bo być może ktoś z Państwa tutaj jeszcze nie był, dlatego żeśmy tutaj przyjechali, ale zaraz jedziemy z powrotem. Ale tylko 100 metrów się wrócimy i... No, widzieli, ale nie wszyscy widzą, nie każdego to interesuje. And a baby boy they named Miguel. On the other side of the line is heaven. On this side is living hell. So you do what it takes, make good mistakes, try to escape the drought. Rowerowe powitanie lata Anno Domini 2017. Zbiornik Łąka, utworzony na rzece Pszczynka. Kiedyś tu były stawy. Ciągle mają problemy ze sinicami. Nas jest około 65 cyklistów. To wszystko dla promocji idei budowy trasy rowerowej wokół jeziora Goczałkowickiego. Pozdrawiamy wszystkich internautów, czytelników serwisu CTC, Czałowickiego Towarzystwa Cyklistów, serwisu czecho.pl. Okraczy, nie? I serwisu Chorowa 25. Ciepło woda. Ja nie wyprzedzam, ja tylko ten... Obijam. Odpycham do tego bliskiego. Ale... Tutaj już jest fontanna solankowa w strumieniu, gdzie tutaj jest sól ze Zabłocia. Zabłocie to jest miejscowość położona tutaj po drugiej stronie Wisły. Przejeżdża się tam przez stary most kolejowy. Obecnie jest to droga ze strumienia do Chybia. Kiedyś to był szlak kolei wąskotorowej ze strumienia w rynku, była kolejka do cukrowni wtedy, kolej wąskotorowa osobowo.
Tam widać ujście Wisły. Miejsce, gdzie Wisła uchodzi do jeziora Goczałkowickiego. A my są na terenie Frelichowa. I tam widać port rybacki w Łące. No bo tam jest ujście Wisły. A teraz już jezioro Goczałkowickie. Wał. Znajduje się już na granicy Zabrzega i Ligoty Miliardowic. No i cóż, dzisiejszą wyprawę kończymy. Dzisiejszą rajza, jak to zawsze robią. Tu jest droga do Czarnolesia. Słuchajcie, dzisiaj cała ta akcja, cała ta wyprawa była taką promocją trasy rowerowej dookoła jeziora Goczałkowickiego. Dziękujemy wszystkim 65 uczestnikom. No, trochę to przerosło nasze oczekiwania, ale to wszystko dzięki portalowi Czecho.pl, który zgodził się, którego redakcja zgodziła się na umieszczenie ogłoszenia, które miało zachęcić właśnie rowerzystów do przejechania się planowaną trasą rowerową wokół Zalewu Goczałkowickiego. Specjalne podziękowania także są dla Czechowickiego Towarzystwa Cyklistów, no i wszystkich innych, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wyprawy, zwłaszcza dla pana radnego Jerzego Bożka, znanego czechowickiego i ligockiego cyklisty. Ten film umieszczony będzie na stronie www.roba25.pl.tl, na którą serdecznie zapraszam. Dziękując wszystkim za uwagę.